Dzisiaj na Sejmie zajmiemy się rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia procesu legislacyjnego. Wykreujemy komisje sejmowe. Mam nadzieję, że przegłosujemy sprawnie ich składy. Po południu natomiast ja i wicemarszałkowie będziemy uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich sejmowych komisji, inaugurując je, doprowadzając do wyboru prezydiów, doprowadzając do ich ukonstytuowania się. Ten proces chcemy zakończyć dzisiaj, pewnie w jakichś późnych godzinach wieczornych. Drugą rzeczą, która jest dzisiaj w naszym porządku obrad, to wybór członków Trybunału Stanu. Natomiast jutro o godzinie 11 chcielibyśmy zająć się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu w sprawie in vitro, jeżeli Sejm zgodzi się dzisiaj na skrócenie terminów doręczenia posłom odpowiednich druków, na co liczę, to jutro będziemy mogli ten projekt czytać. Przypomnę, że on już był czytany w pierwszym czytaniu w poprzednim Sejmie, a uważam, że rzecz jest warta rozpatrzenia jak najszybciej, bo jest po prostu potrzebna Polakom. Chcę Państwu powiedzieć, że wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały dyskontynuację. Jest ich 10. W tej kadencji nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego. W związku z tym każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy, dokładnie tak, jak wymagają tego po pierwsze regulamin, a po drugie szacunek do tych setek tysięcy obywateli, który każdy z tych projektów podpisywali. Być może uda nam się to rozpatrywać, czytać w tempie jednego projektu obywatelskiego na posiedzenie, tak żebyśmy mogli obywatelom dać odpowiedź, co Sejm na to, co oni do Sejmu wnoszą.